integracja, która jest znana bardzo dobrze od strony teoretycznej, od strony praktycznej, kuleje, nie tylko w Kościele, ale w świecie również. Dlatego, że integracja jest wynikiem komunikacji międzyludzkiej. Rzeczywiście, jeżeli komunikacja nie istnieje, należyta, jeżeli są błędy w tej komunikacji, to integracja nie ma prawa zaistnieć. A integracja jest znowu najwyższą formą funkcjonowania społeczeństwa, bo społeczeństwo nie jest, jak to nazwę to, powołane, czyli ludzkość nie jest powołana do życia, do tego, aby funkcjonować w odrębności. Wbrew temu, co świat twierdzi, jaka to dzisiaj jest wielce ważna sprawa, aby ludzie mieli to prawo do odrębności i się krzyczy o tym prawie do odrębności, że każdy ma prawo do siebie i to jest moje i wara. To ludzie nie są stworzeni do życia w odrębności. Dlaczego nie są stworzeni do życia w odrębności? Dlatego, że główną jakby filozofią Boga dla ludzkości jest miłość. A miłość nie może istnieć w izolacji. Miłość w izolacji to jest mrzonka. Człowiek się wyizolowuje i my kocham. I najlepiej jeszcze chrześcijanie mówi, ja tak kocham Boga całym swoim sercem. Jak kochasz Boga? No w komorze swoje kocham Boga. My to jest, mówię, społeczny onanizm, który tak naprawdę ma zarys pobożności i tak dalej, nie? Ale miłość, w ogóle doskonale wiemy, że Bóg nie jakby miłość jakby określił na poziomie człowiek-człowiek. Bo na poziomie on, człowiek, to on ją zawarł w przestrzeni zaufania jedynie. To jest bardzo ważne. Kochać Boga równa się mu ufać. W ogóle my możemy, wiecie, ze swojego słownika wyrzucić pojęcie kochać Boga. Kocham Cię Boże. Znaczy to brzmi dobrze dla nas, ale to nie jest dla Boga w ogóle odbieralne. Dlatego, że On rozumie miłość do siebie poprzez posłuszeństwo, a posłuszeństwo jest wynikiem zaufania do Niego, bo posłusznym można być jedynie osobie, której się ufa, bo jeśli się komuś nie ufa, to nie jest mu się posłusznym, tak? Tylko jest się w jakiejś formie niewoli wobec tego osobnika, tak to nazwijmy, chociaż nie ma wokół ciebie krat. Jeżeli się boisz, to jesteś w więzieniu, a klucze ma ten, którego się boisz. Rozumiesz, taka jest prawda w ogóle o takim układzie, nie? Więc nawet nie trzeba poruszać pojęcia, znaczy używać sformułowania Boże, kocham Cię, bo to jest równoznaczne z tym, że ufam Ci. Prawda? Więc jako taki przepływ miłości, o której mówimy, że jest to miłością, które się tam doświadcza, jest między człowiekiem a człowiekiem. A żeby ludzie mogli się kochać, to muszą być zintegrowani ze sobą. Czyli muszą iść w swoją stronę, a nie w strony przeciwne. Cholernie się trudno kocha na odległość. To wie każdy, kto rzeczywiście miał chociaż z tym trochę wspólnego. Więc integracja jest wynikiem zdrowej komunikacji. Jeżeli nie ma tej komunikacji, to nie będzie tej integracji. Bo ludzie się nie będą chcieli ze sobą łączyć, jeżeli oni nie będą się umieli ze sobą komunikować. I w ogóle masa problemów w relacjach międzyludzkich jest związana z tym, że ludzie, oni po prostu
są daleko od siebie. Oni nie komunikują ze sobą. Dlatego jako ostatnie tutaj w tych naszych warsztatach robimy nauczanie na temat integracji. I ono jest jakby sumą tego wszystkiego. Nie możesz się integrować, jeśli nie potrafisz się komunikować. Nie da rady to po prostu. Stąd ja zauważyłem, jak z czasem zainteresowanie tutaj tymi naszymi warsztatami komunikacji spadało u nas w Kościele. To na początku było takie, wszyscy się cieszyli, 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 a potem się okazało, że się nie cieszą już. Dlaczego się nie cieszą? Tylko, że to wymagało, wiecie czego przede wszystkim? Sięgnięcia w takie miejsca w swoim wnętrzu, gdzie mieszkają takie potwory z jednym okiem koloru zielonego. Wiecie? Tam się nie chce sięgać w te miejsca, gdzie te potwory mieszkają. Tam się udaje, że się tego miejsca nie ma. Ludzie wiary. Rozumiecie? Nie ma tego. No jest. Denerwuje cię ktoś? Tak. To masz miejsce bycia potworów. Boisz się tam kogoś? Tak, to potwory. Masz problem w ogóle z wyrażaniem swoich emocji wobec drugiego człowieka? Tak, potwory. Tak. Myślisz, że cię nie zrozumie? Tak, potwory. I rozumiesz, o co chodzi. Pełno w ogóle tego, tylko się tym się nie udaje w te miejsca. Nie lubimy chodzić w takie miejsce. I dlatego potem jakby zainteresowanie warsztatami z komunikacji zaczęło spadać, bo wkurza mnie to. No, wkurza mnie to w konsekwencji, że mam komunikować. Ludzie są wkurzeni, że muszą komunikować. Rozumiecie? A że jeszcze się muszę tego uczyć. Dorosły jestem i muszę się uczyć mówić. Muszę się uczyć otwierać przed drugim człowiekiem. A po co mi to potrzebne? No po to, żeby może kochać. No, a jak ty chcesz? Co ty tam? Jak to miłość też uwolnię, to nie komunikujesz z tym człowiekiem. Rozumiesz? Przecież w ogóle wiecie o tym, że jeśli nie ma komunikacji, to jest manipulacja. Zdajecie się z tego sprawę? Tam, gdzie nie ma zdrowej komunikacji, tam automatycznie wchodzi manipulacja. Dlaczego? Bo ty musisz coś z drugim człowiekiem zrobić. Więc albo uciekasz w izolację od tego człowieka, albo będziesz nim manipulował. Bo nie masz innego wyjścia trochę. A że jesteś skazany na społeczeństwo, rozumiesz, nawet w tym wielkim, wolnym narodzie dzisiaj, ale jesteś skazany w ogóle na społeczeństwo. I ty musisz w związku z tym albo wchodzić w komunikację z ludźmi, albo musisz zacząć manipulować tymi ludźmi, bo oni będą. Będą wokół ciebie. Będą się czepiać ciebie. Będzie ich widać, słychać, czuć. Będą się wtrącać do twojego życia. Rozumiesz? Teraz albo komunikacja, albo manipulacja. No i ewentualnie właśnie izolacja, uciekam, zrywam się, chowam się, prawda? No ale jest cholernie ciężko, bo wszędzie od nas się wymaga życia wśród ludzi. Tak? A jeszcze jak jest się narodzony z Bożego Ducha, to się tu jeszcze okazuje, że jest ten Kościół, bo ta filozofia Pawłowa wygrała wreszcie. By nie wygrała, to byśmy kościołów nie mieli. Rozumiecie? Nie wiem, co my byśmy mieli, jakby tam Paweł nam nie wygrał u boku tego Ducha Świętego, jakby nie przeforsowali kurczę tego, rozumiecie? To nie wiem, co byśmy dzisiaj mieli, jakbyśmy żyli w tym systemie janowo-piotrowym. Nie wiem. Trudno mi sobie wyobrazić nawet tą całą rzecz, nie? I tak jak ostatnio mówiłem, że wiesz, problemem w ogóle ludzi jest Kościół. Generalnie Kościół to jest problem. Kościół to jest problem, bo Kościół wymaga tego, aby żyć w systemie komunikacji. Musimy komunikować ze sobą. On wymusza na tobie wreszcie system komunikacji. No jako narodzony z Bożego Ducha człowiek nie do końca się masz gdzie schować. No możesz uciec, no. Ale gdzieś w duchu, czy chcesz, czy nie chcesz, to jest takie trochę przykre, ale taki numer ci Bóg zrobił, że się narodziłeś z Bożego Ducha, to ty masz pewien element ducha, to jest społeczność z ludźmi.
I tobie będzie ciężko, nie? Z jednej strony człowiek nie lubi komunikować, nie chce się rozwijać w komunikacji, z drugiej mu tego brakuje. No więc sobie tam włącza internet, dobiera sobie nauczycieli według swojego ucha, dobiera sobie słuchaczy i robi sobie taki klub manipulacyjny. Daje się manipulować i manipuluje innymi. A wystarczy komunikować. A wystarczy się nauczyć komunikacji. A wystarczy zrozumieć, że jest to normalna forma rozwoju człowieka. Komunikuje. A jeśli komunikuje, to się integruje. To się łączy. Łączy się. Integracja to jest wzajemny stosunek ludzi do siebie, oparty na trzech takich elementach. Po pierwsze, respektowaniu takich samych praw. Po drugie, wyznawaniu takich samych wartości. I po trzecie, stwarzaniu sobie nawzajem identycznych warunków do maksymalnego i wszechstronnego rozwoju. I to jest podstawa integracji. Czyli jeżeli ludzie chcą się ze sobą, inaczej, jeśli ludzie się ze sobą zdrowo komunikują, to oni wejdą w zdrową zależność od siebie, czyli w integrację. Bo integracja to jest zależność. Zaczynasz zależeć. Najmniejsza forma integracji, małżeństwo. Wchodzisz w małżeństwo, pierwsza rzecz, zaczynasz od siebie zależeć. No nie zależałeś wcześniej od kogoś, teraz od kogoś zależysz. Ludziom się na przykład, wiecie, że masa ludzi wchodząc w małżeństwo, oni nie wiedzą, że wchodzą w zależność. Ludziom się wydaje, że zakładają sobie te obrączki na ręce i że to jest taki zwyczaj, nie? Jakby sobie przeczytali ideę w ogóle tej obrączki, to by się dowiedzieli, że wchodzą w zależność. Przecież to jest, jak ja nieraz powtarzam, ostatnie legalne niewolnictwo na świecie. To jest ostatnie zalegalizowane niewolnictwo. Ty wchodzisz w zależność. Zobacz. Tracisz z niezależności. Ludzie na przykład wchodzą w małżeństwo i chcą pozostać niezależni. Ale nie można połączyć ognia i wody. Rozumiecie? Nie można połączyć takich rzeczy. Wchodzisz w małżeństwo, musisz zrezygnować z niezależności. I koniec. Bo wszedłeś właśnie w zależność. Kto ci kazał? Nikt ci nie kazał. Kto ci kazał tam wejść? Czy nie żyjemy wśród muzułmanów? Nie kazał nam się hajtać, jak mamy po 13 lat, rozumiecie? Nie planują nam dwa pokolenia do przodu małżeństwa. Wchodzimy, bo chcemy je. A, bo ja myślałem, że to będzie inaczej. No się pomyliłeś. No. Musisz być człowiekiem komunikacji i żyć w integracji. Wtedy będziesz doświadczał miłości. I miłość będziesz dawał. Nie ma opcji. Reszta to jest mrzonka, myślenia życzeniowe. Rozumiecie? Masa ludzi myśli życzeniowo. I oni w ogóle uważają, że mają prawo do tego. To jest najlepszy numer. Mają prawo do myślenia życzeniowego. Ludzie nie rozumieją, że oni siebie tym krzywdzą. Rozumiecie? I krzywdzą tym innych ludzi, bo oni od nich się później tego domagają.
Ktoś myśli życzeniowo, to potem się domaga od społeczeństwa, aby społeczeństwo realizowało jego życzenia. To jest najlepsze. Rozumiesz? I ludzie wchodzą z myśleniem, że są w małżeństwo i oni uwaga, życzą sobie na przykład różnych rzeczy od siebie. Jak chodzili na początku jak dwa wolne elektrony, rozumiesz, to ich życzeniowość tam była gdzieś w ich głowie, teraz się połączyli, to teraz wyleją na siebie te życzenia. W ogóle. A to nie o to chodzi. Wylać życzenia na siebie. To nie jest integracja. Wylanie życzeń. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, respektowanie takich samych praw, czyli w ogóle, żeby rzeczywiście powstała realna integracja między ludźmi, to oni muszą mieć takie same prawa. Muszą być wyznawcami tych samych praw. Bo jeśli będą mieli inne wyznania, na przykład jest małżeństwo i ma inne poglądy, na Boga, na ludzi, wiecie o co chodzi, nie ma prawa się utrzymać. Chyba, że obydwoje wejdą w kompromis. Czyli nie będzie się mówiło o czymś, żeby mieć fajny seks, a teraz nie będę mówił o moim kościele. Okej. Nie ma problemu. Albo nie będę mówił o swoich przekonaniach. A najlepiej tydzień już się przygotuje, odpowiednie rzeczy mówiąc. Żeby mieć dobry seks. Wiesz co to jest? Manipulacja. Nie ma komunikacji, co jest? Manipulacja. Zawsze. Zawsze. Z której strony tego nie obejrzycie? Cokolwiek sobie weźmiecie, to zobaczcie to. Rozumiesz? Bo to jest przepchnięcie swojego życzenia. Czemu przepchnięcie życzenia? Dlatego, że nie mają obydwoje takich samych praw. Jeśli w grupie ludzi istnieją te same prawa, to oni są wszyscy wyznawcami tych praw. Te prawa dla nich są istotne. Dla nich są najważniejsze. Są sędzią nad ich życiem, ok? Wtedy zajdzie integracja. Oni się wtedy połączą w grupę. Bo inaczej się nie połączą w grupę. Po drugie, muszą mieć takie same wartości. Czyli oni muszą uważać za wartościowe te same rzeczy, te same elementy. Ja troszkę będę mówił tak o małżeństwach, bo przepraszam, to się łatwo na tym pokazuje. Jest małżeństwo i dla jednej osoby na przykład wartość mają pieniądze, a dla drugiej osoby wartości pieniądze nie mają. Nie ma szans na małżeństwo. Po prostu nie ma. Rozumiecie? Bo wartością jest dla ludzi, nie wiem, sztuka. Dla jednej osoby sztuka będzie miała wartość, to sama będzie żyła sztuką, druga nie będzie żyła sztuką, bo to zgrzyty. Zgrzyty będą. Cały czas będą zgrzyty. Rozumiecie? Ona przyniesie do domu wazon, on go wyniesie. Wiesz, ona coś tam pomaluje, zrobi coś upiększy, proszę ciebie, on to zapapra, bo to trzeba, musi być prosto, musi być tak, wiesz o co chodzi. Ona by chciała, żeby on jej kupił kwiata, a on jej kupił młynek do kawy. Ona kwiata chciała, po to ci kwiat, przecież on zwiędnie jutro. Tak, ale chciałam kwiata. Chciałam, żeby zwiąt jutro, zwiędnie. Takie marzenie miałam. Mieć kwiata na jeden dzień. A ci kupiłem młynek, będziemy mieli go 30 lat. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, o czym mówię? Inne wartości. Ci ludzie się nie zintegrują, póki nie będą mieli tych samych wartości. Zero w ogóle możliwości. Tak samo w społeczności Kościoła, czy w każdej innej społeczności, muszą być wartości. My tutaj mamy pewne wartości. Idziemy za tymi wartościami. Tutaj przychodzą ludzie, inaczej pozostają tutaj ludzie, którzy te wartości dostrzegają. Bo ci, którzy nie dostrzegą tych wartości, to oni tu nie zostaną. Po co ty, wy to robicie? Po co wy tutaj z religią tak walczycie? Ja nie wiem,
czy ja walczę z religią. Ja osobiście nie uważam siebie za człowieka walczącego z religią. Ja po prostu, idąc przez życie, napotykam przeszkody pod tytułem religia. A ktoś mówi, a ja nie napotykam. Ja powiem, powiedzieć ci, czemu nie napotykasz przeszkód pod tytułem religia? Bo ty nie idziesz przez życie. Między tobą a mną jest taka różnica, że ja przez życie idę, a ty nie. Mówię, powiem ci, jakie masz wartości. Kolego chrześcijaninie, chcesz rano wstać w niedzielę, iść do kościoła, tak? Po kościele zrobić grilla z żoną i twoimi dziećmi, potem pracować 6 dni w tygodniu, rozumiesz? Czytając 15 minut rano Biblię, a wieczorem 15 minut się modląc, tak? I tak chcesz żyć. Masz takie życiowe marzenie. I ja to szanuję. Ja to naprawdę szanuję. Masz takie wartości. Są fajne kościoły. Baptyści, Nawaliców. Można naprawdę. Jest naprawdę fajnie. Możesz tak żyć. Kto ci broni? Nikt ci nie broni. Zrób to. Zintegruj się z ludźmi, którzy tak mają. A ty jak masz? A ja mam inaczej. A ja wstaję rano i chcę przeżyć jakąś przygodę. To mnie interesuje. Chcę przeżyć jakąś przygodę. Chcę iść w jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Pojechaliśmy do Izraela. Ja mówię, to dawaj, jedziemy tam, gdzie nie powinniśmy być. Jedźmy na osiedla palestyńskie, jedźmy w ogóle tam i tam jedźmy. Okej? Okay? Jerozolima jest fajna, zewnątrz, w środku, proszę ciebie, hot dogi, hamburgery, takie same jak wszędzie. Tylko wołowe, wiesz o co chodzi? Znaleźć coś żydowskiego do jedzenia bardzo ciężko. Pochodzisz trochę, no możesz, no każdy tam pojechał, no jestem jeden dzień, no nie ma po co dłużej tam, ale idź indziej. A jak już jesteś w tej Jerozolimie, to idź w miejsca, w których nigdy nie byłeś. Rozumiesz? Poszukaj czegoś, znajdź coś. Zrób w życiu coś, tak? Co jest ciekawe. No ale mnie to nie obchodzi i ja to rozumiem, dlatego nie mamy takich samych wartości. Dlatego nie zintegrujemy się. Rozumiesz? Nie zintegrujemy się. Bo ta społeczność będzie szła do przodu i będzie napotykać religię, humanizm, różne rzeczy. Będzie napotykać, bo idzie do przodu, idzie. Cały czas się porusza, jak kto? Jak Jezus. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że wszystkie zgrupowania, które robił Jezus, były nielegalne. Wszystkie. Nie wolno było, przyjaciele, a robić takich spotkań poza świątynią. Nie wolno było zbierać ludzi na pustyni. Zakazywało tego zarówno prawo Sanhedrynu, jak i prawo rzymskie. Non-stop łamał prawo. Rozumiecie? Non-stop. Bo szedł do przodu. Co spotykał na swojej drodze? Przeszkody. Spotykał religię, spotykał humanizm. Tak? Takie rzeczy spotykał. Czemu? Bo szedł do przodu. Spotkał śmierć nawet. Gdyby nie szedł tą drogą, nigdy by śmierci nie spotkał. Kto by ukrzyżował? Jakiegoś porządnego w ogóle Żyda, który chodzi w każdą sobotę na szabat, przynosi tam gołębia, proszę ciebie, na spalenie, przynosi kasę do tej świątyni. No, rozumiecie. Jest w jakiejś konkretnej grupie szanującej się, pości 2 razy w tygodniu. W ogóle nikt by go nie... Takich ludzi się nie krzyżowało. Tacy nie wisieli na krzyżach. Na krzyżach wisieli ci, których interesowało coś więcej. Jednych legalnie, drugich nielegalnie. Generalnie to byli poszukiwacze skarbów. Oni wisieli na krzyżach. Tak jest to dzisiaj. Dzisiaj się krzyżuje takich ludzi. Po co to robisz? Po co się tam mieszasz? Czego tam szukasz? Ja od małego byłem uczony. Nie wiem jak wy. Może mieliście innych rodziców, mnie od małego uczono. Nie ruszaj gówna po śmierci. Przejdź na drugą stronę, jak się biją. Nie wtrącaj się tam. Czego szukasz problemów? Przyszedł do domu, mówię, nauczycielka się na mnie wzięła. Do mówi, nie, to trzeba słuchać tej nauczycielki. Jestem się, jak słuchać tej nauczycielki? Kurczę, jak to jest Franca pierwszej ligi.
Rozumiesz, uwzięła się na mnie, mnie męczy. Bo to jest Pani od polskiego, trzeba słuchać Pani od polskiego, to jest Pani od polskiego. Jaka Pani od polskiego? Że to łazy. Męczy. Ciągnie mnie tu za pejsy, jak włosy jeszcze mnie, to mnie tu ciągnęła tu. Ucho mi brała, to mi tak wykręcała, człowieku, że szok. Wykazanie przychodzić, dawać rękę i mnie ta kolinijko tłukła po tych rękach. Mówiła do mnie, że jestem debil nieskończony. Tak na jej mówiła. Rozumiesz? Mówiła, że jak czytam, prędzimy to jej się robią wrzody na żołądku. Powiedziała, że nigdy nic w życiu nie osiągnę, że jestem dno. Informowała mnie moja Pani od polskiego. Rozumiesz, o co chodzi? A ja przychodziłem do matki, mówię, bo ona się uwzięła do mnie. Trzeba słuchać Pani od polskiego. A rozumiesz, o co mi chodzi? Niech słuchać Pani od polskiego. Poszedłem do apteki, miałem kieszonkowe, kupiłem buteleczki Lexikenu. Starsi wiedzą, co to było. Tabletki na rozwolnienie. 20 sztuk, bo w środku brało się po jednej. Jedno się wzięło, miało się w ogóle luźny stolec, dobę. Dostała dychę. Rozumiesz, o co chodzi? Tydzień zwolnienia musiała wziąć, nie było jej w szkole. Prawo musiało zatriumfować. Za te wszystkie obelgi i inne rzeczy, no. Rozumiesz, o co chodzi? No tak, no kurczę, no. No spójrzmy prawdzie w oczy, no. Takie same prawa musi wyznawać grupa, która się integruje i mieć takie same wartości. Musi też stwarzać sobie nawzajem takie same warunki rozwoju, czyli grupa musi o siebie dbać. Tam, gdzie wychodzi integracja, tam następuje dbałość o innych. Stwarza się sobie warunki w grupie. Kiedy nie stwarza się sobie warunków, kiedy się nie chce stwarzać warunków do rozwoju w grupie, do osiągnięcia sukcesu, nie zachodzi forma integracji. Rozumiecie, dlaczego ludzie stronią od integracji? Bo ona wymaga poświęceń. A ludzi integracja dzisiaj jest, powiedzmy, jeśli te dwa pierwsze nawet się zdarzają, to trzeci się zazwyczaj nie zdarza. Bo trzeci to jest typowa formuła przepływu miłości. Nie na zasadach lubię Cię, kocham Cię, czy coś tam rodzaju, tylko stwarzam Ci warunki do rozwoju, jakie takie same, jak mam ja. Takie same. Tylko też, że bardzo sprawiedliwa jest w ogóle ta formuła. I to jest Boży zamysł. A żeby to wszystko mogło zaistnieć, trzeba nauczyć się dostosowywać do ludzi w grupie. Ludzie w grupie stanowią bryłę. I trzeba się do nich dostosować. Ludzie często próbują wchodzić w integrację, próbują się relacjonować, jak to nazwijmy. Natomiast w tym wszystkim są cały czas bardzo mocno indywidualni, bardzo mocno odstający, chcący przeforsować różnego rodzaju swoje subiektywizmy. Zależy im na tym. Potem się dziwią, że mnie nie lubią. Nikt mnie nie lubi. Nie chcą się ze mną kolegować, nie chcą się ze mną spotykać. No jak się można chcieć z tobą spotykać, jak ty nie dbasz o grupę? Jak ty nie dostosowujesz się do całości funkcjonowania grupy? Jak ty chcesz, żeby ktoś cię lubił? To ty jesteś. Grupa to jest bryła bez kantów. Ktoś mówi, ale to zabija indywidualizm. Właśnie no nie zabija. Właśnie w integracji tam ci nic nie zabija, tam ci nic nie. Tylko tam te indywidualne postacie wyjmują z siebie to, co najlepszego mają, tak? I podają to innym ludziom. Tak jakby każdy przyniósł jakiś produkt, tak? I z tego, co naprzynosili, oni teraz robią wspólne przyjęcie, tak? Każdy przyniósł, co tam miał.
I to przyniósł coś, co jest najlepsze. Nie ochłap. Czasem patrzę, jakie tam ubrania są. Ja w niedzielę o tych ubraniach powiem. To trzeba komisyjnie spalić tutaj różne rzeczy. I napisać, i w ogóle o proroczy gest zrobić. Jak będziecie przynosić łachy do tego kościoła, tak? To do końca życia będziecie na szmacie w niebie jeździć. To bluźnierstwo. Przez zobaczył spodnie, człowiek kupił nogawki, nie przyniósł do kościoła, komuś się przyda, komu? Co ty chcesz prorokować, że tu kalesy bez dupy dochodzić? Dziadostwo. Na tej siłowni, na której chodzę kiedyś, raz napisali kartkę, tak, proszę nie zostawiać butów tutaj. Drugi raz. Proszę nie zostawiać butów po spale. Trzeci raz był stos. Już nikt nie zostawił butów. Jak się paliły Nike, Adidasy, człowieku przed siłownią, rozumiecie, o co chodzi? Wtedy musieli, nie no, świruje, nie no, nie spali butów, nie spali. Moje też. Spalił mi buty. Jak obiecał. W ogóle już nigdy nie zostawiam butów na siłowni. Kupiłem sobie od razu dużą torbę, żeby nosić. Wiecie, o co chodzi? Łatwo było pod szafkę włożyć, nie? Przecież nikt ci nie ukradnie butów, wiesz, o co chodzi. Się ludzie brzydko chodzić w czyichś butach. Palić to trzeba. Różne tam rzeczy, co się tam po tych torbach. Bo to jest przynoszenie byle gówna. To jest nawet wbrew prawu mojżeszowemu. Tam było napisane, że nic kulawego do świątyni nie wejdzie. A było wyjaśnione przez ciebie. Mówię, w ogóle nic kulawego, mówi, nic oszpeconego, nikt, kto ma tylko jedno jądro, tam był zakaz. Ja sobie pomyślałem, nie wiem, czytaliście to? Czytałem, jak oni sprawdzali, czy oni mają jedno jądro. Mówię, nie no, mówię, jak znam Żydów, na 100%, mówię, mieli do tego odpowiednich ludzi. Ja zobaczyłem zupełnie o inny obraz świątyni, nie wiem, czy wy mnie rozumiecie, nie? Ja mówię tak, jak oni już byli dobrze w tym obrzezywaniu, na 1000000% sprawdzali, w ogóle je postawili ze dwóch ortodoksów i sprawdzali, że na pewno mają podwójne jądra. Bo to według prawa trzeba iść. Rozumiesz? Szok. No ale to jest prorocze. Do integracji nie wnosi się byle czego. Nie daje się byle czego, bo to przestaje mieć wzorzec miłości. Rozumiecie? Przestaje mieć sens. To przestaje być integracja. Znowu co wchodzi? Manipulacja. Coś przyniosę, żeby tylko być. To nie chodzi, żeby być gdzieś. Tu chodzi o to, żeby się zintegrować z grupą. Wnieść siebie jako wartość dodaną. Tak? Jako ten skarb. I czerpać sobie też ze skarbów innych, którzy wnieśli coś do tej grupy. To jest integracja. Jak to działa? Po pierwsze, musisz chcieć żyć w grupie. Trzeba chcieć. Na siłę nic nie wyjdzie. Ci, którzy na siłę będą próbowali się integrować, nigdy im nic z tego nie wyjdzie. Zresztą ludzie mówią, ja tu nie mam takich relacji w kościele. Ja mówię, dlaczego? Mówię, czemu ty nie masz relacji? Weź się zastanów. Mówię, powiedzieć ci, bo ty nie chcesz mieć relacji. Nie chcesz. Nie, bo to jest, i tu jest, i tu następuje fajnie, i tu następuje. Nie, bo to w ogóle, to są tacy ludzie, to jest ich wina. A mówię, aha, to ich wina, ja przepraszam. O tak, zapomniałem. To nie jest twoja wina. To nie jest dlatego, że ty nie chcesz, to jest ich wina. Bo to oni do ciebie nie pasują, bo to ty jesteś centrum. I teraz wokół tego centrum trzeba zgromadzić w ogóle ludzi odpowiednich. Co to jest? Manipulacja. Co ty robisz? Nie chcesz być w grupie.
żyć po grupie. Tak jak ludzie w małżeństwie. Są ludzie, którzy chcą żyć w małżeństwie, są ludzie, którzy nie chcą żyć w małżeństwie. To jest ich prywatna sprawa. Ale najgorzej jest wtedy, jak ktoś nie chce żyć w małżeństwie, a wchodzi w małżeństwo. To są hity społeczne. Przecież mogłeś być sam, kto ci kazał, że z kimś być. Czy trzeba chcieć żyć w grupie? Po drugie, musisz uznać, że ludzie w grupie są tak samo ważni jak ty. Tak samo. Nie jesteś od nich ważniejszy, ani mniej ważny, bo to jest też bardzo istotne. Bo jest gro ludzi, którzy wchodzą do grupy, zaczynają żyć w grupie i oddają siebie rzeczywiście. Natomiast nigdy nie sięgają po to, co grupa ma dla nich. Nigdy tego nie robią. To są najczęściej ludzie z niskim poczuciem własnej wartości, którzy twierdzą, że niczego nie potrzebują. A prawda jest taka, że potrzebują. No bo jakżeś przyszedł do grupy, no to co? Potrzebujesz grupy. To nie mów, że nie potrzebujesz. To nie mów, że ty przyszedłeś, żeby dawać. Nie wywyższaj się nad ludzi. Przyszedłeś do grupy. I żeby dawać, i żeby brać na takim samym poziomie. Bo u Boga wszystko ma być zrównoważone. I dawać, i brać. Często ludzie się dziwią na przykład i mówią, no tak, jak byłem nienawrócony, nie żyłem w kościele, to tak sobie radziłem, a teraz sobie nie radzę. Ja mówię, no jak to jest możliwe? To Ciebie Chrystus dostałeś wszystko dużo więcej, a nie umiesz sobie radzić? A czy przypadkiem to nie jest tak, że Ty po prostu nie umiesz brać od grupy? Nie umiesz czerpać z tego miejsca, w którym jesteś? Może Ty nie umiesz czerpać z Boga? Może Ty nie umiesz czerpać z Kościoła? Może nie potrafisz. Może nigdy nie potrafiłeś. Może byłeś zawsze takim człowiekiem, jak to mówi Pismo Święte, że twoim prawem była twoja pięść. Takie prawo miałeś. Czyli jedynie jak się sam przebiłeś przez coś, to w życiu osiągałeś. Jak się przez coś nie przebiłeś, to nie miałeś. A wiecie, istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, możliwości osiągnięcia różnych spraw w życiu. Nie tylko poprzez indywidualne przebicie się. Słyszeliście o czymś takim, że można coś od kogoś dostać? Powiedzcie szczerze, ile jest tutaj? Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, czternaście osób. Ilu z Was systematycznie modli się o to, aby ktoś mu dawał pieniądze? Nie, w tej czternastce. A systematycznie to robisz? Codziennie. Ale od jakiego czasu? Kiedy pamiętam. Modlę się, żeby mi dawali pieniądze. Wiecie, mam taką modlitwę fajną, mówię, Boże, chcę, żeby zawsze ktoś mi coś dołożył do ręki. Ja mówię, co to jest? Ja mówię, łaska. A dlaczego mają mnie dawać? I teraz umysł prawnika duchowego powie, no bo to trzeba wypracować. A dlaczego? Trzeba pracować, ja to rozumiem. A dlaczego tylko na tym się opierać? Dlaczego nie opierać się na tym, żeby ci ktoś dawał na przykład? A powiem ci dlaczego. Bo żeby tak myśleć, to trzeba mieć głowę ukierunkowaną na integrację. Bo w grupie dają,
rzędzie. Bo w grupie nie jesteś zdany na to, że musisz sam o siebie zadbać. Rozumiecie? Jak się wchodzi w integrację z Bogiem, to pierwszą rzeczą, którą człowiek musi zacząć robić, to nauczyć się żyć w integracji. W integracji. Więc w grupę, kiedy wchodzimy, ja teraz bardzo powiedziałem jakby obrazowo w temacie pieniędzy, ale chodzi o to, że działanie w grupie to jest to, że mamy, jesteśmy wszyscy na takich samych zasadach. Musisz uznać, że ludzie w grupie są tak samo ważni jak ty. Ty dajesz, oni dają. Ty dbasz o innych, oni dbają o ciebie. Ale to trzeba w głowie swojej zrobić. A przede wszystkim trzeba systematycznie, tak jak powiedziałem, komunikować, bo to komunikacja wprowadza cię w integrację. Proszę, w małżeństwie. Jak ma małżeństwo realizować się nawzajem, skoro oni nie rozmawiają o swoich potrzebach? Nie na zasadach takich, że masz mi to dać, tylko że ja mam takie potrzeby. Porozmawiajmy o tym. To może mam chore. To nie chodzi, że mam zdrowe, bo ja może mam chore potrzeby. To bardzo jest możliwe, że mam chore potrzeby. Tylko dzielę się z tobą tym, że mam chore potrzeby. Twoja ingerencja w moje życie może być taka, że nauczysz mnie, prawda, w jaki sposób tych rzeczy nie potrzebować, a potrzebować innych. No, może tak się zdarzyć, ale co robię? Komunikuję ci o tym, ufam ci, komunikuję ci, w pewnym sensie powierzam się z tą moją chorobą w twoje ręce. Okej? Pomóż mi to, nie będę się bronił, mówię, co mam, pomóż mi, zróbmy to razem. Trzecia rzecz, musisz stosować wobec ludzi w grupie nabytą do tej pory naukę o komunikacji. Więc kiedy wchodzisz w tą grupę, rozwijasz jedynie się w komunikacji. Komunikacja nie prowadzi cię do tego, aby stać się częścią grupy, tylko ona dalej trwa w tej grupie. Małżeństwo nie rozmawia do momentu rozwiązania problemów swoich, a potem przestaje rozmawiać. Tylko jak małżeństwo rozmawia, to posłuchaj, będzie jeszcze więcej rozmawiać. I to jest nieprawda, że im dłużej się z kimś jest, tym się ma mniej mu do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że codziennie się przeżywa życie. I w realnej integracji będziesz chciał tym życiem się dzielić i być częścią, tak? Życia czyjegoś. I to będzie cały czas komunikacja. Cały czas. To nigdy nie wygaśnie. Po prostu potrwa życie, nie? Po czwarte, musisz być czujny na drugiego człowieka. Słuchać, obserwować i wyciągać obiektywne wnioski. W grupie musimy być zorientowani na siebie nawzajem. Tak jak w małżeństwie musimy się obserwować. Nie obserwować ku temu, żeby sobie znaleźć w sobie błąd. Tylko obserwować się w tym celu, tak? Aby zobaczyć, co komu brak i jak ten brak ja mam zaspokoić. W grupie obserwujemy się nawzajem. I przyglądamy się sobie, jak się uszczęśliwić. Nie ile kto ma jeszcze na minusie. Nie, aby wyciągnąć coś komuś. Mówiliśmy o tym w komunikacji. Ja w ogóle naprawdę ja nienawidzę
takich, ja ich słyszę coraz mniej tu w Kościele, dzięki Bogu żywemu, takich rozmów, wyciągania sobie różnych rzeczy. A rozumiecie? Ubywania ich sobie. Co to za moda? Rozumiesz, o co chodzi? Obserwować drugiego człowieka należy w tej konfiguracji, aby patrzeć, co mu dodać do życia. Tak, tam wchodzi czasem też forma korekty, jakiegoś ratunku, to oczywiście zawsze ma miejsce, ale ważna jest intencja. Po co ja obserwuję? Po co ja słucham? Tak? Po co ja mam tu wyciągać wnioski? I to jakie wnioski? Obiektywne wnioski, nie subiektywne. Obiektywne wnioski. To jest takie śmieszne, czasami ludzie odkrywają coś w sobie, jakąś patologię i potem koniecznie szukają w grupie też kogoś, kto ma patologię taką. I oni się z nim komunikują i mówią mu i się porównują, który jest dalej w wyjściu z tej patologii. To jest chore. Chore rzeczy. Po co takie rzeczy robić? Masz patologię, to jest twoje subiektywne, to są twoje, to ty masz subiektywne odczucia, subiektywne opinie. Oceniamy tylko obiektywnie. Słuchamy, obserwujemy, wyciągamy wnioski, ale zawsze intencja jest jedna. Aby ubogacić drugiego członka grupy. Tak? Jesteśmy też przed ludźmi otwarci na to, aby nas słuchali, obserwowali i wyciągali obiektywne wnioski z naszego życia. Otwieramy się przed nimi, więc komunikujemy nasze życie. Niech nas obserwują. Okay? Niech nas oglądają. Taka jest grupa. Nie będę ukrywał czegoś. Po co mam ukrywać? Przecież jestem wśród ludzi, tak? Z którymi się łączę, więc trzeba ukrywać różne sprawy. Co, bo wstyd? Wiecie, to nie chodzi o to, oczywiście, żeby w każdej grupie, bo ja powiedziałem na początku, że grupa, bo to też każda grupa jest, grupy są różne, mniejsze, większe. Zawsze obowiązują te same prawa, że muszą mieć wspólny mianownik. Na poziomie prawideł, na poziomie wartości i na poziomie w ogóle wzajemnego tworzenia sobie środowiska rozwoju. I one są też bardzo różne. Inna będzie grupa, powiedzmy, 100 ludzi w kościele, inna 1000 ludzi, a inna w ogóle 5 ludzi, nie? To wszystko będzie miało swój kształt tam. I to nie znaczy, że w grupie tam 100 ludzi ty wychodzisz i wszystkim opowiadasz swoje w ogóle jakieś mankamenty, bo to nie na tym rzecz polega. Ale w tej grupie, powiedzmy, 5 ludzi, to już jest środowisko, tak, w którym rzeczywiście to może mieć miejsce. Rozumiesz? Wszystko, wszędzie panuje pewnego rodzaju dynamika, bo każda grupa ma pewną dynamikę. Dlaczego mówię o małżeństwie? Bo to małżeństwo jest zawsze takim miejscem tej największej dynamiki. Tam jest największa dynamika w ogóle. Tam w zasadzie dzieje się wszystko, prawda? Czy też powiedzmy w jakiejś relacji przyjaźni, powiedzmy dwóch osób, powiedzmy, nie? Czy tam 3 osób, w takiej bardzo małej grupie, przecież tam się dzieje dużo, dużo więcej niż takich dużych, prawda, jakichś społeczności. Bo to każdy wszystko ma swoją dynamikę, nie? 5. Musisz zdecydować się, aby dawać siebie. To jest w ogóle, kiedy wchodzisz w tą grupę, to wiem, daję siebie. Po co to przed tym? Dać siebie. Zanim będziesz myślał o braniu, musisz myśleć o dawaniu. To branie będzie, to branie jest, ale myślę o dawaniu. Więc przychodzę, by dawać siebie.
związku z tym podejmuję tę decyzję, aby tracić z uwagi na ogół. Ja jestem w stanie stracić z uwagi na ogół. Bo jak nie będzie tego, to ty się będziesz bał w tej grupie być, nie? Dalej musisz zdecydować się, aby brać. Rozumiesz? To może być dla wielu ludzi trudniejsze niż dawanie, tak jak powiedziałem, ale aby brać różne rzeczy. Dobroć, komplement, pomoc. Rozumiesz? Brać. Dalej musisz zdecydować się, aby włączyć się w rytm grupy. Właśnie grupa ma rytm. Te mniejsze będą miały inne rytmy, większe będą miały inne rytmy, ale grupa ma swój rytm. Trzeba się w ten rytm włączyć. Nie, ja teraz ten rytm ustalę tutaj. No niekoniecznie ustalisz ten rytm. No. Pozwól, żeby ten rytm się jakby stworzył. W przyszłym roku myślę sobie, że znowu zrobimy jakiś taki wyjazd, przynajmniej jeden w roku, taki integracyjny, wiecie, żebyśmy sobie byli w stanie, bo to też już jest, troszkę jest więcej świeżych ludzi i to dobrze po prostu na takim, w takim tym pobyt. Kiedyś robiliśmy systematycznie, przez chyba kilka lat wjeżdżaliśmy na Boże Narodzenie na przykład. No, całkiem dobry pomysł. Potem przyszedł inny czas, trzeba było dać, jakby pozwolić na to, żeby inne rzeczy zaistniały, ludzie się popobierali, pozmieniały się pewne sprawy. Trzeba było jakby zrobić ruch, to też było związane z całościową grupą Kościoła, nie? A dzisiaj być może znów pojawia się powoli czas, kiedy już zupełnie inną dojrzałością, zupełnie inną formą, tą umiejętnością bycia razem, ludzie ze sobą te kilka dni będą w stanie na przykład być gdzieś, prawda? A więc trzeba się włączać w rytm grupy. I musisz zdecydować się, aby świadomie budować na rzecz grupy. Ty musisz się na to zdecydować, że ja będę świadomie budował. Ja nie będę przy okazji. Ja zawsze do ludzi mówię, to Kościół nie jest przy okazji. Nie jest przy okazji. W ogóle jest inna filozofia tego, co ta religia w ogóle mówi. To jest przy okazji. W ogóle zauważcie, są różnego rodzaju kościoły. Takie kościoły, które mogą być na przykład bardzo duże, natomiast tam w ogóle nie jest pielęgnowany temat, że Kościół nie jest przy okazji. Wiecie, że ta w ogóle mentalność, tak jak uczono wielu z was w różnych tam miejscach, że jest Bóg, rodzina, Kościół, nie? To są rzeczy, które nie mają realnego podłoża, jeżeli chodzi o realne tematy integracji. To nie jest Pawłowy pomysł. W ogóle nie jest Pawłowy pomysł. Paweł jakby buduje Kościół i w ten Kościół zanurza całą społeczność ludzką. Nie? Dany lokalny Kościół. Zanurza tam rodzinę, zanurza biznes, zanurza wychowanie dzieci. No ale to już nie jest czymś, co w większości ludzi odpowiada. To już nie odpowiada im. Ja często słyszałem, bo wiesz, już za dużo mam ci ludzie, ciągle wszędzie ludzie. Ja mówię, a co ma być wokoło? No co ma być? No żyjesz wśród ludzi. Ludzie są. Ja potrzebuję odetchnąć. Ja mówię, no ja też potrzebuję. No to każdy, ja potrzebuję odetchnąć. No ja nie, to nie potrzebuję odetchnąć. Ja też potrzebuję, żeby się do nich nie odzywał. Ja wchodziłem czasem do domu, mówię, mam wielką prośbę, nie mówcie do mnie. Mówię, nie chcę słyszeć głosu ludzkiego. Naprawdę. Ja naprawdę potrafię iść do domu i w ogóle siedzieć bezmyślnie, oglądam sobie coś bardzo głupiego, coś takiego sobie zaczynam oglądać, co to po prostu jakiś absurd.
głaszczę psa. Rozumiecie, co chodzi? I nie chcę, znaczy nie komunikuję, nie mówię się, nie mówię do nikogo i nikt do mnie nie mówi. W ogóle, bo jest taki moment jakiś tam, ale rozumiesz, o co chodzi. Ja nie wiem, jaki to być może być moment. Godzina, dwie, rozumiesz, o co chodzi. No może dzień. No ale ja sobie nie do końca wyobrażam, po prostu wiesz, że ja musiał odpocząć, nie? Na zasadach takich, że ja muszę, co tacy, nieraz rozmawiałem z ludźmi, są tacy w ogóle pastorzy, mówią, muszę odpocząć od kościoła. I on wziął kościół od tam na rok. Ktoś rok prowadził kościół. Powołał drugiego pastora, bo on musiał odpocząć. On się teraz się zajmę biznesem, jeszcze najlepszym numerem są takie, tak mnie Bóg prowadzi. Ja mówię, do czego cię Bóg prowadzi? Zostawiasz ludzi i w ogóle idziesz prowadzić biznes na rok, bo ty chcesz odpoczywać. Jak można odpoczywać rok od kościoła? Trzeba mieć zryty łeb. Jak ja bym powiedział w ogóle do żony, ja w ogóle, przepraszam cię, muszę od ciebie odpocząć. Po prostu nie muszę odpocząć od mojej żony. Ja. Szósta rzecz. Musisz przekładać cudzą wrażliwość nad własną. W ogóle nie bać się tego, że twoja wrażliwość zostanie zaniedbana. I jeśli pamiętasz zasady, jeśli dajesz, będzie ci dane. W ogóle to są proste rzeczy. Kiedy się interesujesz na tyle drugim człowiekiem, aby jego wrażliwość stawiać powyżej własnej, rozumiesz? To możesz być pewien tego, że w konsekwencji tych działań cały czas mówimy o zdrowych relacjach. Jak przecież już dawno rozmawialiśmy o tym, że nie wchodzimy w chore, dziwne układy. Mówimy o zdrowych wyborach i zdrowych relacjach, tak? Czyli nie ma takiej możliwości, że jak ty czymś wrażliwość stawiasz w ogóle nad swoją, to twoja wrażliwość nie zostanie dostrzeżona i zaspokojona. Po prostu niemożliwe, bo tak działają prawidła Boże. 20 lat jestem narodzony z Bożego Ducha i mam doświadczenie, już nawet mówię nie wiedzę, ale doświadczenie, osobiste doświadczenie. Stawiałem zawsze wrażliwość innych ludzi w grupie ponad swoją i dzisiaj mam tego taki profit, że się nie mieści w głowie po prostu. Ja się czuję tak kochany, tak potrzebny i tak dowartościowany przez innych, jak nigdy. Nigdy tak nie miałem. Nigdy nie czułem, podkreślam słowo czułem, czyli nigdy moje emocje nawet nie były, nie miały tak głębokiego przeżywania miłości ludzkiej do mnie. Czego skutek? Zorientowania na wrażliwość drugiego człowieka. To tak jak z dzieckiem jest. Urodzisz dziecko, zaczyna ssać mleko, bolą cię sutki, krew ci leci, a ono chce jeść. I co? Trzeba dać jeść. Zacisnąć zęby i dać jeść. 10 razy dziennie. Rozumiem. I co wtedy musi być w głowie? Że jak urośnie, to ci będzie fundować w czasy. Proszę ciebie, na Karaibach. Okej? Tak. 7. Musisz nauczyć się ustępować w sprawach drugorzędnych. W grupie nie ma miejsca na przeforsowywanie drugorzędnych prawideł twojego życia. Ustępujesz. Czemu ustępujesz? Bo twoje drugorzędne sprawy nie są pierwszorzędne.
to ustępujesz. Bo to nie jest ci potrzebne do życia, realizacja tych drugorzędnych praw. Rozumiecie? Więc nie musisz mieć do życia. Jeżeli stajesz, to nie, że zawsze tak się dzieje, bo tak się nie dzieje. Grupa ma swoją dynamikę i zdrowa grupa nigdy nie działa na zasadach wykorzystywania człowieka. Bo jak grupa działa na zasadach wykorzystywania człowieka, to mamy jakiś faszystowski układ. Rozumiecie? Jest manipulacja, a nie miłość. Tak? Ale w grupie znajdują się różni ludzie. I w ogóle zasada, że silniejszy ustępuje, jest tutaj jedną z królewskich zasad. Silniejszy ustępuje. Dlaczego ustępuje? Bo jestem silniejszy. No. Ustępuje. Kiedyś, lata temu, już po moim nawróceniu, zauważyłem taką rzecz. Syn mój mały był wtedy i jakoś się tam siłowaliśmy, to kupę czasu tak było, ale byłem tuż po nawróceniu. I słuchajcie, i siłowaliśmy się i gdzieś tam jakoś tam się tam biliśmy, tak trochę się bawiliśmy w ten sposób. I słuchajcie, jaki numer ja w pewnym momencie, wiecie na czym się złapałem? Że ja naprawdę w ogóle chcę wygrać. Ja myślałem, że to jest jakiś flashback. Nie, no mówiłem. Wybił mi się miota. Ale nic. Parę dni później grałem z nim w Monopol, nie? Ty. Ja w ogóle czuję, że chcę go ograć, rozumiesz? Nie, mówię, ja jestem nienormalny. Mówię, idę się modlić. Mówię, Boże, mam zrytyłem. Rywalizuję, mówię, z kilkulatkiem. Rywalizuję z kilkulatkiem. I okazało się, że w ogóle, jak zacząłem sobie grzebać, się dogrzebałem do takich bałaganów, rozumiecie, różnych. Zresztą potem się już nauczyłem, żeby takie impulsy nigdy nie były lekceważone i zawsze odnajdowałem korzenie tych problemów i sobie je wyeliminowywałem. Nie? Ale ustępowanie innym jest domeną silniejszych. Silniejszych. Potem dawałem mu wygrać. Wiecie czemu? Wiecie, co dla mnie było ważne? Potem, żeby mój syn, tak, miał przede wszystkim układane w głowie to, że on jest najlepszy, że mu się wszystko uda. To mu dawałem wygrać w głupie gry planszowe. I on się cieszył i skakał. Widzisz, mówi, cienki jesteś. No i co? I choćby się bujał jak autobus. Ale dzisiaj, kiedy ma 23 lata, tak? To ja widzę efekty tego. Widzę, że staję przed problemem życiowym, okej? Okay? I gdzie większość ludzi się wywala, ten 23-latek się nie wywala. Się nie wywala. Dlaczego? Bo on ma w sobie wmontowaną mentalność zwycięzcy. I wiem, że mam w tym udział. Rozumiecie? A więc musisz ustępować. Nie w sprawach, które są pierwszorzędne. Nie w sprawach prawdy. Bo wiecie o tym, że na prawdzie się nie chodzi na kompromisy. Nigdy i z nikim. Ale jest szereg uwarunkowań w życiu człowieka, które są drugorzędne. Pytałem, nie wiem, żona męża, co ci się chcesz na obiad zjeść? A ty co byś zjadła? No ja bym, nie wiem, zjadła pierogi. A ty chciałeś schabowego, rozumiesz, o co chodzi. No i możesz przefotać, przecież wiesz o tym, że powiesz tylko jedno słowo, będziesz mieli schabowa. Ale słyszałeś, że ona pierogi chciała zjeść. Jesteś od niej silniejszy. Co ty powiesz? Kochanie, pierogi, o tym marzę od kilku dni w ogóle. Zrób pierogi. Czym byś chciała zjeść pierogi? Ja tam ruskie lubię. Ty, rzeczywiście, rewelka. Ruskie pierogi. Dlaczego? Ustąp, bo to jest sprawa drugorzędna. Drugorzędna. Brakuje ci białka? W kotlecie byś miał więcej? Wypij kefir do tego. Rozumiesz, o co chodzi? Po
cichu, proszę ciebie, zjedz sobie 3 jajka na surowo dodatkowo i to wszystko. No, zamknij temat. Ustąp. W grupie się ustępuje. W drugorzędnych sprawach. 8. Musisz nauczyć się wprowadzać prawdę tak, aby nie zaburzać procesu rozwoju grupy. Grupa się rozwija i prawdę trzeba wprowadzać w ten sposób, aby nie zaburzyć tego rozwoju. Nie, wszystko wrzucić. Jezus mówił, nie będę dzisiaj do was więcej mówił, bo nie zniesiecie. On rozumiał, czym jest to, aby nie zaburzać procesu rozwoju grupy. Przekąd by im załadował różne elementy, to oni by uciekli na wszystkie strony. Nie wiem w ogóle, czy wy zauważyliście, jak on delikatnie im podawał, to się wszystko ma stać. W ogóle idą te 3,5 roku, wędrują, robią różne rzeczy, uzdrawiają chorych, wypędzają demony, działają na rzecz królestwa, a on tak powolutku wprowadza ich w ogóle, gdzie oni idą. Niektórzy z nich już mieli w ogóle plany, tak jak Judasz w ogóle, super, tutaj zrobisz w ogóle, wiesz, rewolucję, nie? A on właśnie szedł na krzyż. W ogóle on im powoli to wprowadza. Czemu on powoli to wprowadza? Jakbym to wprowadził na początku podróży, zebrałby tych 12 i powiedział, słuchajcie chłopaki, plan jest taki, przez 3,5 roku, tak, robimy tutaj ostrą robotę, tak, ale potem mnie zabiją. Ale słuchajcie, wstanę z martwych, wszystko będzie git, damy radę, zbierzemy ludzi, zawojujemy świat, nie? Popatrzyliby na niego, powiedzieli, ho, kolego, wiesz, nie o to nam nie o to chodzi. Jak my skończymy? Gdzie my skończymy? Oni tak mieli trudności. Potem już byli zbitą grupą, mieli już w ogóle konkretny kierunek i szli, okej? Ale i tak było, kurczę, gdzie idziemy? No do Jerozolimy. I Tomasz mówi, no kurczę, no chodźmy, wszyscy poginiemy. W ogóle, Tomek optymista. Rozumiesz? Poginiemy zaraz. Możemy nie zginąć, to jest taka opcja, nie? Tomek to będzie, poginiemy. A więc, jak wprowadzasz prawdę do grupy, różne prawdy, to tak, żeby nie zaburzyć rozwoju grupy. Musisz to być mądrze. I obojętnie jakiej grupy, bo to mówimy jakaś tam, powiedzmy, wiesz, wspominamy takie tematy jak grupa pod tytułem małżeństwo, jak grupa pod tytułem ludzie w kościele. I są inne grupy, w których jesteś. Jest praca, jest biznes, wiele, wiele różnych rzeczy, tak? Jesteś w różnych formach integracji. W wielu formach integracji funkcjonujesz. To dotyczy wszystkich tych form. To są uniwersalne rzeczy. Ja bardzo powoli do naszego małżeństwa wprowadzałem różne rzeczy. Ja już byłem gdzieś tam, a Agata jest nawrócona przecież wiele lat później niż ja. Różnica między nami, jak była zaraz, mówię, okej, okay, to muszę to powoli wprowadzać. Tak samo jak Kościół tutaj, kiedy założyliśmy, zaczęliśmy wprowadzać te rzeczy krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, rozumiecie? Jak ja na początku tutaj naszych działań w ogóle zaczął krzyczeć ludziom, słuchajcie, będziemy takie numery robić, żeby to chcieli nas wszyscy znaleźć w tym kraju, rozumiesz? To. Będą nas straszyć sądami, podawać w ogóle prokuratorów, wzywać, śledzić nas. Jak ja bym powiedział ludziom, że tutaj, zanim zarejestrujemy Kościół, to APW będzie nas inwigilowało 2 lata, tak? No to rozumiecie. Ludzie powiedzieli, ty, ale o co ci chodzi? No? Potem już ludzie byli przyzwyczajeni, że w ogóle to agent przyszedł na spotkanie, to ktoś inny, to tamto, rozumiecie? Już umieli czekać, wiedzieli, że Kościół się normalnie rejestruje 1,5 roku, my 2 lata. Tak? Bo inwigilacja, kurczę, czy nas, ja nie wiem, jak oni nas przejrzeli ze wszystkich stron. Co oni tutaj zrobią? Bombę zrobił jakąś. 9. rzecz z tych 10 przykazań, jak ja to nazywam. Musisz szybko wybaczać. Szybko. Nie jutro, nie za tydzień, tylko zaraz. Zaraz. Stałeś zraniony? W grupie są zranienia. Rozumiesz? Nie ma takiej grupy, w której nie ma zranień. Dlaczego nie ma? Dlaczego
No przecież tu i zdrowa komunikacja, wszystko tak, ale to są idealistyczne rzeczy. Może być super, może nie być zranie, też tak może być. Są małżeństwa, które się nie ranią. Wyobraźcie sobie. Nigdy. Czyli mówię, to jest niemożliwe. Jest możliwe. Jest możliwe. Nie można powiedzieć, że nie jest to możliwe. Tylko ja nie mam takiego doświadczenia. To ty nie masz. A 90% ludzi. Ale to nie ma, że 90% ludzi. Rozumiesz? Z całej ludzkości do tej pory tylko jeden się urodził bez udziału ojca. Rozumiecie? I co powiemy? Większość za tym nie idzie. Większość nie ma takiego doświadczenia. Żadna kobieta na świecie nie ma takiego doświadczenia, że wstała rano, rozumiecie? I okazało się, że jest zapłodniona, rozumiesz, że facet nie brał w tym udziału. A to się działo 2000 lat temu i to nie wpadł tam żaden agent z in vitro, rozumiesz, jej nie załatwił. Tak. Tylko to było nadnaturalna ingerencja, bo się raz zdarzyło, tak? Raz. To w ogóle burzy w ogóle ten system, że większość ma rację. To jest nieprawda, że większość ma rację. To jest nieprawda, że większość ma rację. To jest nieprawda. Proszę. Więc nieprawdą jest to na przykład, że wszystkie małżeństwa się ranią. Nieprawdą jest, że każda grupa się rani, ale większość się rani. I musimy znać sposób na to, żeby z tego wyjść. Nie szukać idealnej, jakby idealizmu w tym wszystkim. A bo ja myślałem, że tak będzie. Dobrze, no dobrze chciałeś. No ale zostałeś zraniony. Co zrób? Wybacz na dzień dobry. Wybacz, wybacz. Zrób robotę z głową. Podejmij decyzję o wybaczeniu. Tak? Dalej czujesz się źle? W ogóle sterapeutyzuj sobie bańkę. Rozumiesz? No nie możesz mieć żalu do człowieka. Jak będziesz chodził z żalem do człowieka? No jak? Przecież będzie ciężko, tak jak worek z kamieniami mieć na plecach. A jeszcze człowieku, na przykład to jest twój mąż czy żona, no. Się budzisz rano, obok leży wróg. Dobrze, to chodzi, droga, no. Jak tu żyć? A wiesz, jak on by był w innym kraju, to co innego, w łóżku leży z tobą. Tak? No nie możesz mieć wroga w łóżku. Nie możesz mieć wroga w kościele, nie możesz mieć wroga. Nie możesz mieć wroga w grupie, z którą się integrujesz, bo to w ogóle cię wywali w powietrze, rozumiesz? Wywali cię w powietrze. Jak się jeszcze nie byłem narodzony z Bożego Ducha, byłem w różnych układach i nie wiem, no miałem jakąś grupę kolegów, tak? Ta grupa kolegów była bardzo, że tak powiem, płynna. I okazuje się, że my nie byliśmy grupą zintegrowaną. Bo jak wypiłem pół litra wódki, to w ogóle od razu w ogóle widziałem, wiesz, od razu widziałem takie aury na niektórych. Te aury mi przypominały, co do nich mam. Tak? I najczęściej kończyło się tym, że się pukliśmy. To jeszcze było najlżejsze w tym wszystkim. A więc wybaczaj. Natychmiast. Nie uciekaj z grupy, jak ktoś cię zrania. Nie zrywaj się. Tak? I co? I komunikuj człowiekowi, czy też ludziom o tym, że zostałeś zraniony. O tym, że cię to boli. Bo tak się robi. To jest wybaczenie, bo wiecie, w grupie to jest mało, że tam wybaczyć masz to. Wybaczenie samo, samo wybaczenie jest dla naszych wrogów. Rozumiecie? Ale dla ludzi, z którymi żyjemy w grupie, musi być coś więcej niż wybaczenie. Tutaj musi nastąpić komunikacja, w której określisz swój ból, bo wybaczenie to jest jedna sprawa. Ale ty wybaczasz temu człowiekowi w swoim sercu, ale siadasz z nim i rozmawiasz, mówisz, wiesz co, naprawdę jest mi przykro, że się tak do mnie odezwałeś. Kurczę, źle mi jest. Źle mnie potraktowałeś. Rozumiesz? Tak się czuję. I ten człowiek nie może ci powiedzieć, wiesz, bo jesteś zaburzony.
Bo ten człowiek tak ci powie, to ten człowiek, tak, wyklucza się z tej grupy. On sam się wyklucza. On chyba nie wie, co on tu robi. Ale uczyliśmy o tym około roku, że tak się nie komunikujemy z ludźmi. Jak ludzie do nas przychodzą i mówią, że w ich odczuciu zachowaliśmy się źle, jest im przykro, jest im źle, to się nie mówi, bo jesteś zaburzony, tylko się mówi, kurczę, wyjaśnij mi to, dlaczego jest ci przykro? Dlaczego jest ci przykro? Rozmawia się o tym, rozmawia się, nie broni się, tylko się rozmawia. Dlaczego? Może okazać się, że ty masz zupełnie inną wrażliwość niż ten człowiek. Rozumiecie? Inna wrażliwość. Mój dziadek, nieżyjący już Antek, przeżył wojnę, przeżył sanację, przeżył w ogóle więzienia stalinowskie i był twardy jak kawał betonu. Zranić mojego dziadka emocjonalnie nie było można. Do dziadka strzelali, był podziurawiony kulami. Rozumiecie, o co chodzi? To był dziadek Antek. Tak? Dziadek Antek bardzo szybko rozwiązywał swoje sprawy. Dziadek Antek do 70 paru lat zdejmował swoje okulary, stawał się tłukł z kimś. To był dziadek Antek. Taka konstrukcja. Dziadek, który uczył mnie, tak, w jaki sposób eliminować wrogów, tłumaczył mi zawsze, mój wnucuś, pamiętaj, na początku kop w jaja. Dziadek mnie uczył. Rozumiesz, o co chodzi? Dziadek mnie... Dlaczego? Bo dziadek w ogóle był twardy jak skała. Uciekł z pawiaka, robił różne rzeczy. Rozumiecie? Ale nie wszyscy byli jak mój dziadek. On miał inną wrażliwość, on też nie rozumiał wrażliwości jakiejś. On nie miał... On taki był, ale jakby na przykład z dziadkiem chciał porozmawiać w ogóle na temat odczuć, to dziadek by się na ciebie patrzył jak sroka w gnat. Jakich odczuć? O co tobie chodzi? Co to odczucia? Co to odczucia? Dziadek nie rozumiał, co to jest źle się czuć. Rozumiecie? On nie rozumiał, co to znaczy, że mam problemy emocjonalne, bo nie mogę, bo jakoś mi trudno finansowo. Bo on od czwartego roku życia musiał paść krowy u takiego, no to się, od szlachcica, tak nazwijmy, u kogoś takiego, kto tam miał dużo pieniędzy na wsi, tak? Nie miał butów. Pierwsze buty, mój dziadek dostał, jak miał 7 lat. Pierwsze buty. Buty pierwsze. W zimę chodził z nogami owiniętymi szmatami i grzał je w krowim gównie, żeby było ciepło. To był dziadek Antek. I teraz ja się pytam, jak z dziadkiem matkiem porozmawiać o emocjach? Tak? Tam to zostało zabite na dzień dobry. To się wychowało dziecko, rozumiecie? To już było dziecko i to był Spartakus. Rozumiecie? To już Spartakus był w wieku kilku lat. Ten Spartakus w ogóle przeżył kawał życia, rozumiecie, jak Rambo. I on nie miał emocji różnych, jak u niego nie wyrosły emocje. Dziadek wiedział, jak przetrwać, zabić wroga, rozumiesz? I z bagnetem i pistoletem w ręku ochronić rodzinę. To wiedział dziadek. Ale dziadek nie wiedział, co to jest wrażliwość. Tak? I nie odczuwał tego. Nie wiedział, czym jest empatia. Ja informację o tym, że wszystko jest na świecie, co wszystko, co jest złe, podchodzi od Żydów i bolszewików, to ja wiedziałem od małego. Rozumiecie? To był pierwszy skinhead, którego znałem. Rozumiecie? To był pierwszy pro ciebie antykomunista. To był człowiek, że jak widział Gierka w telewizji, to pluł na ekran. Rozumiesz? On nie miał pewnych emocji. Nie miał wrażliwości, ale są inni ludzie, którzy mają wrażliwość. I nie można porównywać tych rzeczy ze sobą. Dlatego musisz wrażliwość ludzką brać pod uwagę. Szanować. I wybaczać. I rozmawiać.
o tym, co czujesz. I też wymuszać na ludziach w grupie, rozumiesz? W pewnym sensie wymuszać swoją otwartością ich otwartość. I ta grupa będzie żyć. I 10, ostatni. Musisz myśleć w kategoriach o rozwoju grupy, a nie tylko swoich własnych. Do grupy się nie dostajesz po to, żeby podnieść status swojego życia. Do grupy dostajesz się po to, żeby podnieść status grupy. Rozumiesz? W integrację wchodzisz po to, żeby podnieść status grupy, a nie swój. Jak ktoś chce się ślizgnąć na życiu w grupie i zbudować swoje życie, to jest manipulant. Rozumiesz? To jest jak małżeństwo dla pieniędzy. Rozumiesz? Nie wolno tego robić. To nie jest integracja. Musisz myśleć w kategoriach rozwoju grupy. Jak ta grupa się ma? Bo ta grupa się rozwija, ty się rozwijasz. Ty się rozwijasz, grupa się rozwija. Wzajemnie zasilające się członki. Pamiętacie list do Efezjan? Wzajemnie zasilające się. Wzajemnie zasilające się. Chciej tego. Módl się o to. Powiedz, Boże, chcę być najlepszym członkiem różnych społeczności ludzkich. Małych i dużych. Kieruj mnie w te miejsca, które są moimi miejscami. A gdy wchodzisz tam, to czyń tam królestwo. Rozwij to. Poświęć się temu. Rozumiem. Nie bądź martwym członkiem, częścią jakąś, rozumiesz, o co chodzi? O, ja jestem tutaj. To często tutaj widać, jeżeli chodzi o Kościół, że u nas jest dużo mniej tego, bo uczymy od początku o zaangażowaniu i tak dalej. Ale generalnie dla ludzi Kościół to jest miejsce, poszedłem do kościoła. Nie no. Czy ty ten kościół budujesz? Czy ty tam realnie położyłeś siebie w tym kościele? Czy w tej służbie, jakkolwiek? Chodzi o generalnie o społeczność, nie? Czy zrobiłeś to, co się robi w zintegrowanej grupie. Komunikacja przyjaciele, której konsekwencją jest integracja, jest naszą codziennością. Proszę was, żebyście całe warsztaty, które były do tej pory, studiowali. Proszę was, żebyście byli dobrzy z tej komunikacji. Poukładamy to wszystko w necie, po tym, jak powiedziałem, powstanie z tego książka. Bo chcę, żebyście byli ludźmi dialogu. Ludźmi dialogu pod każdym względem. Dialogu również emocjonalnego. Nie? Bo takimi ludźmi musicie być. Chcę, żebyście też byli wzorem dla ludzi, jeżeli chodzi o komunikację, wzorem, żeby mówiono o was, wow, człowieku, ty jesteś chyba nie z tej planety. I ty powiesz, trafiłeś dokładnie w sedno. Jestem nie z tej ziemi. Rozumiesz? Nie z tej ziemi jestem. I żeby to się działo w różnych warunkach i w różnych środowiskach. Czy tu, czy w biznesie twoim, wśród, nie wiem, wszędzie. Musisz być takim człowiekiem. I musisz funkcjonować jako zintegrowana z innymi ludźmi.
swojego pokroju jednostka. Dobrze, przyjaciele, mamy 20 minut modlitwy.